kolekcji jest Who Are You When No One's Watching. To już dużo mówi pewnie też moja dzisiejsza fryzura. Postanowiłam zainspirować się kulturą punkową, trochę kulturą motocyklową, ponieważ ja w ogóle lubię tworzyć dla kobiet takich mocnych, silnych, trochę buntowniczek, trochę wojowniczek. Sama taka jestem i myślę, że nieskromnie mówiąc, dobrze mi to wychodzi, więc ta kolekcja też jest taka. Dużo fasonów oversize, co też widać po mojej dzisiejszej sylwetce, czyli takie marynarki żywcem przeniesione z męskiej szafy, płaszcze trochę za duże, trochę przeskalowane, ponieważ ja bardzo lubię też inspirować się takim kontrastem w modzie, więc jest dużo sylwetek również bardzo kobiecych, ale inspirowanych właśnie kulturą motocyklową, poprzez dodanie ćwieków, dodanie agrawek, wszystkich tych takich elementów, które należą właśnie do tych subkultur. W tej kolekcji jest też bardzo dużo t-shirtów ze specjalnymi przesłaniami, ponieważ żyjemy w takich czasach, kiedy znowu wrócił temat walki o równouprawnienie kobiet. Nawet dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, kiedy znowu kobiety wyszły na ulicę i walczą o swoje prawa. Jest to przykre, że nadal te prawa nie są respektowane i że ciągle musimy o nie walczyć, ale myślę, że warto również w modzie zabrać głos w tej sprawie, dlatego jest bardzo dużo t-shirtów z takimi przesłaniami mówiącymi o sile kobiet, dodających kobietom takiego poweru i tego, żeby szły do przodu i się nie poddawały.